bakterie, szczególnie pałeczki gram ujemne, pałeczki jelitowe, które są w kołorzęsne albo czuborzęsne, czyli mają aparaty ruchu na zewnątrz swojego ciała bakteryjnego, przyklejają się, chętnie przebywają w wilgotnych miejscach i przyklejają się do zlewu i do tych powierzchni, bo unoszą się w aerozolu, przyklejają się najchętniej do powierzchni blatu dookoła zlewu. Wiemy o tym, że jajka, skorupka jajek może być siedliskiem bakterii z rodzaju salmonella, no to jeżeli położymy jajko na blacie, to oczywiście może się tak zdarzyć, że z tego jajka bakterie przejdą na blat i w tym miejscu na blacie będziemy mieli zanieczyszczenie. Jeżeli jajko jest zniesione przez kurę, która jest nosicielem salmonella, to rozbijając to jajko zostawiamy salmonella na rękach. I teraz odkręcając kran, zostawiamy te bakterie na kurku. Produkty, które są poddawane obróbce termicznej, powinny mieć osobny nóż. Osobny nóż powinniśmy mieć do warzyw, a zdecydowanie osobny nóż do chleba. Co najmniej 2-3 deski w domu powinny funkcjonować, bo oczywiście inna deska jest do krojenia wędlin, wędlin z serów, chleba. To mogłaby być jedna deska. Natomiast mięso, surowe mięso czy surowe ryby, to jest zdecydowanie na osobnej desce. No i też proszę pamiętać o tym, że warzywa surowe powinny być skrojone na innej desce niż na przykład mięso.